Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, oto moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Resident Evil Village lub Resident Evil 8. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę w tym niesamowitym tytule. I teraz tak, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że pokonaliśmy sobie już Dimitrescu, pokonaliśmy sobie Benevito, i pokonaliśmy sobie Moru. Oprócz tego pokonaliśmy jeszcze Berserkera, który pilnował tutaj tego skarbu, Benevito. Pokonaliśmy jeszcze dodatkowo dwa wielkie wilkołaki. No ogólnie działo się. I teraz kontynuujemy dalej naszą tutaj przygodę. I to, czego ja bym chciał poszukać, to są miejsca, w których mieliśmy możliwość wykorzystania tej naszej korby. Nie wiem, czy kojarzycie tą korbę, gdzie ona tutaj jeszcze mogła być użyta. Wydaje mi się, że tutaj w wiosce już chyba nie bardzo, ale to mnie zastanawia. Nie pamiętam, co to było. Pozwólcie, że się tam cofniemy. Witam was ponownie. Fajnie, że dołączyliście na kolejną część naszego streama. Bardzo się cieszę, że dołączacie z powrotem. Tutaj. Czyżby to była możliwość opuszczenia tego mostu tą korbą? Oh yeah! Dobra, w takim razie za to się zabierzemy. Zobaczymy, gdzie to prowadzi. Tam oczywiście mamy już zaproszenie od Heisenberga, ale nie skorzystamy z niego na razie. Rifle ammo. Dobra. Gdzie to nas prowadzi? To nas prowadzi tędy. I tutaj mamy motorówkę. Tą motorówką możemy gdzieś dopłynąć, zobaczcie. Albo rzeczką w tą, albo rzeczką w tamtą. Dobra, no to próbujmy. Zapakuję się do tej motorówki. Najpierw spróbujmy rzeczką w dół popyrknąć. Przypominam, że będąc w motorówce nie możemy atakować, więc jeżeli będą jacyś przeciwnicy, to możemy od nich tylko uciec. Także raczej tutaj żadnej walki być nie powinno. Zobaczcie, tutaj sobie dopłynęliśmy. Ciekawe. To może być. Za miejscówa. Pozwiedzajmy ją. Okej, tu mamy jakąś jaskinię lwa. Albo jakiegoś wilkołaka. Dobra, w tym miejscu raczej nie przyda nam się snajperka, więc mamy zarzucony rewolwer. I ciaśniutko. Pentagramista, witam serdecznie. O, Smite to stare, piękne, dobre czasy. 5-6 lat temu. Patrzcie, to jesteśmy teraz w jakiejś jaskini. Co tu się dzieje? Dziwne dźwięki jakieś. Okej. Handgun, antique coin. Okej. Komputer jakiś, DNA sequencing. Complete match to Delvey. Which means this is probably the source. Further investigation into how the connections managed to find that same mountain. Fungal colony. Czyli jakaś kolonia grzybów. When we take the Baker incident into account, the hosts of the Mutamisit are part of a network. Is there that is Miranda after? Okej. Czyli tutaj, jak widać, są wszystkie te wątki ze sobą bardzo ściśle powiązane.
Mega, mega się tutaj uzbrajamy w tej jaskini i mamy tutaj jeszcze coś. Mamy tutaj ulepszenie do jednej z naszych broni. Tylko nie wiem do której. Gdzie to jest? W, tak, 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 to był nasz shotgun, tak. Dobra. Shotgun ulepszony. Chyba będzie trzeba tutaj co nieco poprzestawiać. Chyba trzeba zacząć zużywać tą amunicję w końcu, bo coś nie bardzo mi to wychodzi. I mamy nawet jeszcze jeden na zbyciu. Ten wytrych. Dobra, coś tam poukładałam, nie jest rewelacyjnie, ale myślę, że będzie ok. Tego mięsa jak zużyjemy, jak już zdobędziemy, to też trochę pójdzie. No i trzeba tutaj zacząć strzelać chyba więcej z pistoletu. Zdecydowanie, bo już nam się masa amunicji zrobiła. Dobra, czyli tutaj przypłynęliśmy motorówką w sumie w ramach uzbrojenia się i odkrycia. No tak. Patrzcie, jakiś drzewiak tu się pojawił. Nieźle. Widzicie? To drzewo to jest taki sam ruszający się byt, jaki ruszał się tam w tej chatce, gdzie nas zaatakowało tych dwóch żołnierzyków. Jarosław R., witam serdecznie. Także tutaj chyba to się wszystko łączy ze sobą, widzicie? Dobra, nie da się tego zaczepić. Myślę, że to nie koniec atrakcji w tej jaskini. Myślę, że jeszcze będzie jakiś wilkołak. Albo coś takiego. Albo nie. Można jeszcze pobiec tutaj. O, rybki, super. Akurat musiałem ostatnio się zastanawiałem, gdzie można kolejne rybki złowić. Coś tutaj. Finest fish. Ok, czyli to jest najlepsza z najlepszych rybek. To fajnie. Akurat tam potrzebowaliśmy takiej. Zwykła ryba. Myślałem, że to będzie jakiś super sum, albo amur, albo coś fajnego, dużego. Jakieś zwykłe takie łososie. Czyli to była taka jakby, powiedzmy, ala ukryta miejscówka, taka, wiecie, taki smaczek. Smaczek dla eksploratorów. Czyli dla mnie. Dobra, teraz płyniemy rzeczką w drugą stronę, bo tutaj się cofnęliśmy. Łódka była w ogóle skierowana w innym kierunku. Teraz lecimy tam. Zobaczymy. Tutaj widzicie te mosty? To my przez te mosty przechodziliśmy. Czekajcie, bo jakoś pijana ta moja łódka. Bo kierowca. Dobra, dopłynęliśmy. Wydaje mi się, że tutaj wracamy do zamku i odkrywamy
tak jakby wejście do zamku, tylko od drugiej strony. Zobaczcie. O. Bo pamiętacie, że tutaj mamy skarb. Riverbank Treasure House. Czyli mamy tutaj jakiś skarb do odkrycia. O, proszę bardzo. Tu mamy do opuszczenia kolejny most. Klimacik jest mega w tej grze, to prawda. Zgadzam się w 100%. Dobra, ta korba doprowadza nas do tej oto chaty. A ta oto chata to jest chata już tutaj widzę przez nas odwiedzana, czy co? Tu jest niby coś, niby że nie możemy tutaj już nic więcej podnieść. Okej. Czyli to już byliśmy tutaj. Na to wychodzi. Prawdopodobnie przy okazji bycia w zamku. Tak, i tu jest studnia. Też sobie skorzystamy z przy okazji z tego. Tak, klimat, grafika, muzyka. O, windę żeśmy, oj, windę. Drabinęśmy wyciągnęli, słuchajcie, ze studni. O kurde, to jest już... To jest już grubsza akcja. Może tędy wrócimy do Dungeons i będziemy mogli je w końcu przeeksplorować. Ojejku, jak ja bym się cieszył. Do tej pory mnie ściska, że nie wróciłem do Dungeons. A, to jest ta miejscowa, co było tyle tych pułapek. Okej. Co wy na to, żebyśmy tutaj przyszli później? Przecież cholera wie, czy będzie jeszcze okazja tu wrócić. Nie, dobra, zostajmy. Już przeeksplorujmy tutaj. To jest jakaś grubsza akcja tutaj, jakaś łamigłówkowa. Nie z tej mani. Wydaje mi się, że tutaj po prostu też jest jakaś taka ala ekstra miejscowa. Pipe bombka. Aha. To jest chyba sterowanie tymi podnośniczkami. Muszę to zrobić pewnie tak, żeby... drogę sobie utorować. Jasne. To trzeba pchnąć. Nic nas tu nie bije? Aż dziwne, nie? Okej, czy to jest ta ścieżka po walce z Dimitrescu? Rozumiem. Dobra. I co, i tu oczywiście... A nie, przejdę. Prawda to. Dobra. Taka była naprawdę bardzo, bardzo lekka łamigłówka. Taka bardzo, bardzo, bardzo lekuteńka. Large Pigeon Blood Ruby. Myślę, że to jest do naszego naszyjnika, który mamy w ekwipunku już cholera wie ile godzin. Jest. W końcu, nareszcie, trzeba się było nieźle nastarać. I to jest, zobaczcie, to jest naszyjnik Dimitrescu. An ornate necklace made of pure gold and two rubies. I to jest centralnie naszyjnik samej Lady Dimitrescu. Ona ma... jak ona miała na imię? Albina? Alina? Alicja? Pamiętam. Dobra, widzę, że już tutaj pełna ekipa się zebrała na streamie, także bardzo mnie to cieszy. Fajowo.
Dobra, no to co? Kontynuujemy chyba, tak? Tylko, że nie tędy. Tutaj opuściliśmy ten most i zobaczcie, że możemy jeszcze tędy wejść. Nie, ja tędy uciekałem chyba. A co jest tutaj? Nic. Czyli ni tu, ni tam. Alcina, okej, okay, dzięki wielkie. Dzięki wielkie Piotrze za przypominanie o łapkach. O kurde, jak się wpakował. Tego się nie spodziewałem, że tak wpadnę tutaj na chamiszcza. Ale wpadnijmy w takim razie. Dobra, faktycznie my się chyba wracamy do zamku. Okej, to jest miejscowo, w której jeszcze nie byliśmy, zobaczcie. Jakaś taka dodatkowa chyba. No i tutaj trzeba znowu bujać. Znowu bujać kielichem. Tam jakieś fajne są rzeźby. Sniper rifle. Okej. Czyli to jest kolejna taka piwniczka, w której się po prostu super hiper wzbogacamy, nie? O, patrzcie, nie da się. Nie da się tutaj podejść. Dobra, jedno otwarte. Dobra, trzeba będzie go pewnie podpalić. I tutaj będzie trzeba go spulować, żeby to nam podpalił. Oczywiste to było. Może to byś nam od razu też podpalił? Dawaj. Skoro już jesteś. Nie, nie. Dobra, tak to trzeba było zrobić. Mamy jeszcze jeden. Okej. Myślę, że tu będzie więcej tych przeciwników. Pewnie nie dali nam tylko jednej szansy. Chociaż cholera wie, może i tylko jedną dali. Szt! 25 naboi. Patrzcie, ile już mam naboi do pistoletu. 117. No ja nigdy nie byłem tak bogaty w tej grze, jak teraz jestem. A najgorzej tutaj jest z leczeniem, wiecie? Amunicji mamy full, ale leczenie to widzę, że jest... Tak, i to trofeum też mnie rozwaliło. Bardzo fajne. Medium rare, zobaczcie. Ciekawe, ile osób je zrobiło w ogóle ze wszystkich. 12%, czyli około co 10 gracz. Nieźle. Ale hajsu, 500, 500, 1000, 2300. Kurde. To jest jakaś chyba ekstra dodatkowa komnata. I tu chyba się dostajemy teraz, zobaczcie, do tego Riverbank Treasure, który był na mapie. Zobaczcie, widzicie? Golden Lady Statue. Czy to jest złota statuetka Lady Dimitrescu? Amunicja do rewolweru. Mamy już aż 3 sztuki. Mamy antyczną monetę. Looks like one of the baker's house. Z domu bakerów. Czyli część 7. Naszyjnik, no i ta statuetka złota.
Kurde, już i tak mam. Dostałem to osiągnięcie za podpalenie tego zombiaka, wiecie? Czyli średnio wysmażony, jak to się mówi. Dobra, bardzo fajnie, zobaczcie, udało się tutaj dotrzeć, czyli tak jakby to było wszystko pod zamkiem się działo. Także ta motoróweczka tutaj nam uratowała. MT, witam serdecznie, fajnie, że dołączyłeś. Ta motoróweczka uratowała moje zapędy eksploratorskie. No, można jeszcze pojechać wyżej, czy nie? Czy tu jakaś kłoda leży? Tak, tutaj leży już drzewo, więc dalej nie popłyniemy. Trzeba wracać po prostu. Dobra. Lecimy, lecimy. Pod mostami, ale powiem wam szczerze, że jestem mega z siebie zadowolony, że tak dobrze nam idzie ta eksploracja. Bo powiem szczerze, że tutaj w 8 też tak jakby możliwość tej eksploracji jest... Witam serdecznie, Przemo. Ta możliwość tej eksploracji jest tutaj bardzo, bardzo fajnie zrobiona właśnie dzięki tym, wiecie, tej mapie, tym skarbom poprzekreślanym. To jest takie jakby no, ukłon w stronę gracza i dzięki temu możemy sobie właśnie tutaj jeszcze te dodatkowe, nie wiem, kilka godzinek w tym tytule pobiegać, co nie? Czekajcie, ja się wrócę jeszcze do tego miejsca ceremonialnego. Ja podejrzewam, że to ceremony site to będzie coś z tą Mother Mirandą związanego. Prawdopodobnie tutaj będziemy musieli użyć czegoś z tamtego poprzedniego mechanizmu, wiecie. Tamten mechanizm, który uruchomimy, pozwoli nam uruchomić ten mechanizm tutaj. Zamknięte. Dobra. No to w takim razie elegancko sobie tutaj doeksplorowaliśmy. Okej, super MT, cieszę się, że wpadłeś. Wracamy w takim wypadku. Tutaj zajrzymy. No tak, jednej nam brakuje. Czy jeszcze jest jakieś miejsce, gdzie mogliśmy użyć tej korby? Kojarzycie coś? Ja to powiem szczerze, że już nie kojarzę. Czy było jakieś miejsce, gdzie ta korba mogła pójść w ruch? Wydaje mi się, że nie. Nie. Dobra. I teraz jeszcze ciekawostka, moi drodzy. Zobaczcie, jaka ta mapa jest maleńka. Jest maniuśka, maniuniuniuniuńka mapka. To jest naprawdę bardzo, bardzo mała mapa. Dobra, okej, moi drodzy. Myślę, że taki eksploracyjny odcinek sobie zrobimy. I w kolejnym odcinku lecimy już na Heisenberga, czyli tą ścieżką tutaj, tym sześcioskrzydłym kluczem. Jeszcze sobie tylko podejdziemy do Juka, bo tutaj chyba u niego w kuchni możemy sobie w końcu zrobić zwiększony movement speed. Tylko że nie mamy tylu ryb. Pomimo tego, że tyle tych ryb zabiłem, to cały czas brakuje mi jednej. No wiecie co? Szkoda. Myślałem, że się uda to zrobić. No ale dobra, to idźmy w to życie. Trudno, może jeszcze jakieś ryby znajdziemy. Tak naprawdę. Carry on. Thank you. Now to cook. Powiem szczerze, że nie ma za bardzo czego się bać w tym tytule.
Dobra, mamy to. Czyli zwiększyliśmy sobie troszkę życie. Zwiększyliśmy sobie życie i zwiększyliśmy sobie bardzo mocno życie. Także jest dobrze. Tutaj możemy sobie jeszcze zrobić to. Czyli zmniejszyć obrażenia w momencie, kiedy się zasłaniamy. No i tutaj ten movement speed. Ja bym raczej poszedł w to. Ale tutaj są nam potrzebne tylko ryby. A tutaj jest nam potrzebne... Dobra, to właściwie możemy sobie zrobić wszystko. Thank you. Now to cook. To, co nam zostanie, to tylko ta ostatnia, nie? Dobre pompersy i można nagrywać horrory, nie? O, faktycznie, Red Queen, dzięki za podpowiedź. Został nam jeszcze jeden wytrych. Dobra, i tutaj to samo. I to chyba wydaje mi się, że powoli nam zaczyna pokazywać, że ten tytuł raczej długo nie potrwa, bo zauważcie, że już praktycznie mamy wykupione wszystkie perki. Praktycznie topimy się w pieniądzach. Więc ogólnie brakuje nam 6 rybek i będziemy mieli wszystkie perki. Tutaj jeszcze sprzedajmy moneta za 8 koła, patrzcie na to. Warto było czekać. 50 tysięcy za naszyjnik i złota statuetka za 20. Powiem szczerze, fajnie. 78 tysięcy wpada i już mamy ponad 200 tysięcy. A ja pamiętam, jak na początku przeżywałem, że nie mogę kupić apteczki, bo mnie nie stać. A teraz po prostu jestem tutaj takim bogatym kotletem, że no coś niesamowitego. Dobra, no to chyba w takim razie sobie będziemy mogli tutaj ulepszyć. No ulepszymy sobie tego Magnuma. Czy Magnuma, no ten rewolwer, który strzela pociskami z Magnuma. No tutaj raczej się nie zapowiada, żeby coś lepszego jeszcze znaleźć w tej grze. Reload speed. Właściwie to sobie tylko dam. I tyle. Nie chce mi się też czasu tracić po prostu na te ulepszenia. Tyle. W takim razie zapiszemy sobie i zakończymy sobie, moi drodzy, ten materiał YouTube'owy. Na streamie oczywiście zostajemy. Za nami, zobaczcie, równo 10 godzin i 45 sekund. Także równiutko 10 godzin mamy już w tym tytule. Także myślę, że jeszcze odrobina nam została. Pokonanie Heisenberga i pokonanie Mother Mirandy. Także myślę, że jeszcze takie 3-4 godziny, z czego dzisiaj pogramy pewnie jeszcze godzinę, może półtorej. Więc resztę dokończymy sobie jutro. A ja zakończę sobie już ten materiał na YouTubie, na streamie zostajemy i kontynuujemy. Także wielkie dzięki za uwagę, wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.